Z najwyższej półki. Te słowa najtrafniej określają wystawę prezentowaną w Galerii Kreski. Dürery książąt lubomirskich tworzy 10 miedziorytów zmarłego 10 kwietnia Eugeniusza Goethe Stankiewicza i 6 żeworytów Romana Kowalika. Są to techniki, które współcześnie przez artystów są, wśród współczesnych artystów są mało popularne. Są bardzo trudne, pracochłonne, wymagają wiele pracy takiej fizycznej. Pokazywane w Galerii Kreski grafiki po raz pierwszy opuściły Wrocław. Prace nawiązujące do rysunków Albrechta Dürera, które do 1941 roku znajdowały się w lwowskich zbiorach Muzeum Lubomirskich, prawdopodobnie teraz pojadą do Berlina. Widzieć. Druga wystawa prezentowana w Płockiej Galerii Sztuki to efekt 6. Forum Malarstwa Polskiego w Lesku. Blisko 60 prac realistycznych i abstrakcyjnych pokazuje indywidualną interpretację tematu podjętą przez współczesnych artystów. Obie wystawy można oglądać do 22 maja.